pojedynek, naprawdę gorący pojedynek wieczoru. Amadeus Ferrari Roślik. Uśmiechnięty, zadowolony, na pełnej bujance pojawia się na ceremonii ważenia Amadeusz Ferrari Roślik. To będzie jego formuła MMA. A jaki limit wagowy? Kategoria półśrednia, rzecz jasna, 77,5, tyle wniósł na wagę Ferrari. Dzisiaj ten limit jest wypełniony, ale przypominamy, jutro Amadeusz Ferrari jeszcze musi być w limicie do 82 kg do godziny 16. Także to nie koniec roboty, jeśli chodzi o wagę Amadeusza Ferrariego, ale my na scenę zapraszamy jego przeciwnika. Kamil Surek Łaszczyk! Walczący na co dzień w kategorii poniżej 60 kg, ważący zdecydowanie mniej od Amadeusza Ferrariego, ale na ceremonii ważenia na wagę wnosi 78, a więc nabrał trochę masy, kilku kilogramów. Kamil Szczurek Łaszczyk, rzecz jasna, wypełnia ze spokojem limit kategorii półśredniej. Panowie, zapraszam na face to face. Zapraszamy, zapraszamy bliżej, spróbujmy. Nie będzie tutaj uderzeń, powstrzymajcie emocje, zachowajcie na jutro. Panowie, podejdźcie, spróbujcie bliżej, ochrona jest blisko, także to niczego tutaj nie dojdzie. Łaszczyk powoli zaczyna wiedzieć, w co się wpierdolił. Raczej ty. Raczej ja. Wyprostował tylko sylwetkę Amadeusz Ferrari, pokazując, że jest zawodnikiem wyższym od Kamila Łaszczyka. Panowie, jeszcze oczywiście słówko od was. Amadeusz, zapraszam, zapraszam jeszcze do siebie. No widać, że sylwetka jest przygotowana, ale jak to przełoży się jutro na pojedynek z Kamilem Łaszczykiem, bo sporo emocji. Spróbowałeś wejść wczoraj do głowy Kamilowi Łaszczykowi, ale widać dzisiaj duży spokój rysuje się na twarzy Szczurka. No nie wiem, no nic dzisiaj nie zrobiłem, żeby tutaj szalał jakoś jak jakiś wariat. Ja się skupiam na zrobieniu wagi, bo jutro mam kolejne ważenie, bo ktoś tutaj nie miał na tyle odwagi, żeby wyskoczyć bez limitu, tak jak zapowiadał. No i co, i za to wszystko jutro go zbiję. Dzisiaj tam jego menadżer były, wstawił wszystko w internet, że to, co wszystko mówiłem wczoraj na konferencji, jest prawdą. A zresztą jutro światło, jutro prawda ujrzy światło dzienne w postaci wpierdolu, który mu spuszczę. Bo bijał do tej pory kelnerów i tyle. Tyle od Ferrariego przed jutrzejszym pojedynkiem na gali Fame 17, ale jeszcze oddaję głos Szczurkowi. Jak ustosunkujesz się do tych słów i czy robi to na tobie jakiekolwiek wrażenie? Nie, nie robi. Ja nigdy za dobrze nie gadałem, nie byłem dobrym mówcą, ale wiem, co potrafię, więc ja się będę dobrze bawił. Życzę mu zdrowia po walce. Życzysz zdrowia, natomiast jeszcze jak możesz się odnieść do tego, co tutaj widzisz, do tego, czego doświadczyłeś podczas gali Fame, bo jutro będzie działo się jeszcze zdecydowanie więcej. Możesz sobie tylko to wyobrazić, ale jutro trzeba będzie to przełknąć w praktyce i sobie z tym poradzić. Czy sobie to układasz jakoś w głowie? Staram się to wszystko poukładać, to jest na pewno inny świat, niż którym ja jestem, ale tak jak mówię, odnajduję się w nim. Dodatkowo napędza i jutro są przygotowane konkretne plany i rozstrzygnięcia na ten pojedynek, jakaś wizualizacja, która ci siedzi w głowie? No ja już plan mam, pierwszy, drugi, mam kilka planów w razie W, więc jutro zobaczycie. A tak jak mawiał Floyd Mayweather, że jak nie ma planu A, to trzeba mieć plan B i tak do Z, i na to jest przygotowany Kamil Szczurek Łaszczyk. Jeszcze słówko od Ferrariego. Ja tylko jedną rzecz chciałem dodać, bo wszyscy eksperci mówili, że on zada 3 ciosy na mój 1, tylko że różnica będzie taka, że ja jego 3 ciosy spokojnie przyjmę. Pytanie, czy on przyjmie ten mój 1. Przyjmiesz? Ja przyjmę. Jest statement od Ferrariego, jest statement i zapewnienie od Kamila Szczurka Łaszczyka. Dziękujemy serdecznie, to byli bohaterowie walki wieczoru gali Fame 17.